Czy wiesz, że źle nakładając maskę lub odżywkę na włosy, możesz sobie zaszkodzić? Ale jak? Po pierwsze, mogą pojawić się krosty i zaskórniki na Twoich plecach i ramionach. Jak to się dzieje? Gdy po nałożeniu odżywki Twoje włosy opadają na plecy lub ramiona, albo woda z odżywką spływa po Twoich plecach, składniki z odżywki, takie jak silikony i polimery, mogą zatrzymywać się na Twojej skórze, tworzyć nieprzepuszczalną warstwę i prowadzić do powstawania krostek. Po drugie, Twoje włosy mogą wolniej rosnąć, a nawet wypadać, gdy nakładasz maskę lub odżywkę na całe włosy od skóry głowy. Wtedy Twoja skóra głowy zostanie pokryta cienką warstwą silikonów i polimerów, które mogą blokować ujścia mieszków włosowych i zakłócać wzrost włosów. Po trzecie, szybsze przetłuszczanie się włosów i brak objętości, bo jeśli nakładasz odżywkę na całe włosy, to szybko będą one wyglądały na obciążone i tłuste. Jeśli rozczesujesz włosy na odżywce, to też nie czesz ich od samej skóry głowy. Zacznij przeciągać grzebień około 5-10 cm od skóry głowy. A Ty miałaś któryś z tych problemów? Ja miałam kiedyś problem numer 1, ale już go nie mam, od kiedy zaczęłam myć skórę głowy z głową w dół.